dobry, drogie dzieciaczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wujek zabierał was w przygodę krucydziot. Zrobimy update'a salki. Dzisiaj wujek jedzie jak cygan z wełną, kurde blade, siódma rano. Tu jest 8:39, ale ja nie umiem przestawić zegarka, to jest 7:39. Więc no, drogie dzieciaczki, dzisiaj będziemy... pokażę wam, jak wygląda salka, na jakim etapie jesteśmy z robotą, jak to wszystko wygląda. No, żebyście wiedzieli, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, krycydziot. Hej, dobra, czas autusia wysiąść. Krycydziot. Wyzamykane wszystko. Autusia ze zamkiem na razie. Idziemy, drogie dzieciaczki, pokażemy wam salkę, jak to wygląda wszystko. Kurde blade, wcześnie rano, ale wujek musiał dzisiaj wstać. No to końcówka jest ferii teraz i pasuje nadrobić robotę, co by już na rok szkolny już być przygotowanym. Wiecie jak jest, trochę bajzel na wejściu, no ale nic już nie zrobimy. Krycydziot, już wam pokażę górę i no zobaczymy, czy cokolwiek będzie widać, czy nie będzie widać. Już się tu no poprawię kamerkę. Dobra, wyłazimy po drabinie na górę. Coś może i będzie widać. Górą się będę dzisiaj cały dzień właśnie zajmował. Bo to jest tak, na górze widzicie, jak są te legary, to trzeba ocieplić, tak jak tu. Ale zrobiłem, kurde, głupotę, bo żebym się wczoraj dopiero dowiedział. Już wam to pokażę. Bajzel, sorry za bajzel, ale wiecie, jak jest przy robocie. Tak jest tu wełna, to sobie ją sznurkuję. I tu już zacząłem foliować, kurczę, dzioda. Się dowiedziałem wczoraj, że to jeszcze nie foliuje się. No, że to trzeba jeszcze, kurde, 10 centów ocieplenia jeszcze dać, żeby tu było tak z 25-30 centymetrów, żeby tu było tego. No i kurde, blade. I teraz pasuje coś tu z tym podziałać. No, schodzimy, drogie dzieciaczki, na dół, krucydziot, bo to nie będziemy się tu z tym zabawiać. Później wujek i tak się idzie przebrać i jak jest już wełna, to wujek się idzie przebrać i już będziemy robić. Wami no na szybkości chcę pokazać, bo to teraz jeszcze wrócę z dachu, coś się napić ciepłej herbaty, żeby się rozgrzać i będziemy działać. I drogie dzieciaczki, o co chodzi? Dzisiaj wam nagrywam to wideo, to w sumie, żeby wam powiedzieć, że w ogóle zarąbistą tą czapkę od uczniów dostałem. Kurde, mistrzostwo świata, strasznie mi się poda. Ale drogie dzieciaczki, kursu nie będzie w tym tygodniu. Obiecałem wam, że będzie ta trzecia kursu tego metal dla zielonych, ale nie będzie w tym tygodniu, bo kurde blady, jak widzicie, jeszcze trochę roboty mam do zrobienia, a muszę się wyrobić, mam teraz, gdzie jest czwartek, piątek, muszę to ocieplić, bo jak później zaś przyjdzie rok szkolny, to wiecie, jak to jest w roku szkolnym. W roku szkolnym to nic nie narobię, bo w sumie mam od 12 do 22 lekcje i to od poniedziałku do piątku, a w sobotę mam od chyba 9 rano do wieczora też, nie? No to też nie narobię, nie? No i to właśnie chodzi o to, że no nie wyrobię się po prostu, drogie dzieciaczki. Wybaczcie mi, najwyżej powrzucam wam jakieś stare lekcje po prostu, co tam, znaczy stare lekcje, no lekcje, które mam przygotowane na później po prostu, to wam wrzucę jako po prostu odcinki, jak zagrać, a kurs najwyżej nadrobimy. Najważniejsze, żebyście po prostu trzymali kciuki, żeby to po prostu wszystko poszło dobrze. No tak jak mówię, dzisiaj musimy te małe poprawki na górze zrobić, bo kurde blade, no wujek se głupotę zrobił, zacząłem to foliować, ale to w sumie parę groszy, to tam się nic nie dzieje. I dobrze, to teraz wyszło, że to trzeba jeszcze docieplić tymi 10 cm, bo gdyby to wyszło, jakbym to już zakręcił, już pomalował, to by mnie coś normalnie trafiło, jakby tam zimno było. Tam musi być ciepło, bo tam wujek będzie miał swoją bazę. Tajną bazę, wiecie jak jest. Dobra dzieciaczki, aktualizacja, aktualizacji. Nie śmiejcie się ino z gogli wujka. Bo wujek już jest tak przezorny po tym, jak mu ta wełna do oka wpadła, że krycydziot. Czekajcie, już wam pokażę. Rano nie było gotowe, a teraz wyjdziemy sobie już na górę, a to wcześniej jeszcze wam może pokażę dół. Dół wygląda tak. Tutaj musiałem trochę pozrywać tej folii, co tam pokazywałem, to ta folia jest tu, będę ją postarał się użyć. Tutaj wyglądają ścianki tak, jest już ofoliowane częściowo. Tutaj te rury, co tutaj są w tym, te białe, czekajcie, wolę sobie kamerkę. Te białe, co są tu w ścianie, to będzie klimatyzacja, a tutaj mamy prąd, już została rozciągnięta klima, bo tutaj będziemy grzali tą klimatyzacją ciepło-zimno. To powinno wystarczyć na okienka. Tu dalej mamy kabelki plus Jasona. Tutaj Jasonu się widać, bo mi to tak ciężko przez te okulary. Kuchnia tu będzie, na razie jest tutaj wełna, tu musimy poogarniać wszystko. Tu już się robi nam łazieneczka też pomału. Po trochę idziemy, ale najważniejsze, kurde blade! Udało się, kurde blade wam powiem. Jestem tak zadowolony, żebym się palnął w łeb. Patrzcie się, kurde, wełna siadła tu na wszystko. Jestem tak zadowolony, kurde.
że to jest masakra. Wełna już jest, całe poddasze jest wełna. Dobra, tej części jeszcze nie ma, praktycznie, bo tu jeszcze muszę dołożyć trochę, bo tu takie ścinki poddawałem, jeszcze muszę dołożyć piątkę. Ale jest spoko, kurde, tu już mamy wełnę. Tu już jest wszystko wełnowane. Teraz przyjdą właśnie tu te łaty. Dziś już zmierzyliśmy te łaty. Takie dziesiątki, jeszcze dziesiątkę wełny muszę tutaj dać, bo z tego co czytałem i z tego co mi tam doradzają, tak z 25 to by pasowało, żeby tutaj było. Niby się tam daje teraz z nowym 30, ale tu jest, nie jest wysoko, bo tutaj będzie z 1,90 m do tych listewek tutaj po środku co łączą. Takie coś, to myślę, że będzie spoko. Drogie dzieciaczki, kurde blade, ale ja się cieszę po prostu. Przed sekundą dosłownie skończyłem. Poleciałem od razu po kamerę, żeby wam pokazać, jak to wygląda normalnie. Jestem tak zadowolony, że krótcy dziot. Najgorsza robota po prostu. Skosy i wełna, to jest ten. Jeszcze tutaj będę musiał sufit robić, no krótcy. To też mnie czeka, no ale co zrobimy, no jak trza to trza, nie? Wiecie jak jest. No ale tak to wygląda, jestem tak zadowolony. Zobaczymy sobie w ogóle jaki mamy jeszcze widok na dziś, salki, jest co fajnego widać. Tam babią górę nie widać za bardzo, ale i tak spoko. Tam mamy tak, jest pięknie, pięknie kielo cud. Będziecie w kumie przyjeżdżać na lekcję, to sobie będziecie siedzieć, sobie będziecie tu. Tu sobie będziecie siedzieć tutaj na poddaszu i sobie będziecie patrzeć jak będzie fajnie. Tu wujek będzie miał sobie kompa. Tu sobie będzie rysował, tu sobie będzie nagrywał, tu sobie będzie grał i tu sobie będzie fajnie. Ale wam powiem, się cieszę, kurde blade, drogie dzieciaczki. To byłoby na tyle. Taka szybka aktualizacja, na jakim etapie teraz jesteśmy. Naprawdę, nie śmiejcie się z tych okularów, ale one po prostu tak ratują tyłek, że to jest masakra. Ostatnio wpadła mi ta wełna do oka. To byłem 4 dni po prostu wycięty, znaczy wpadła i wypadła. I to nie wiadomo, czy była wełna, no ale prawdopodobnie całe oko było pocięte, no i krucy dziot po prostu. Pocięło mi oko, no i masakra. Zaparowałem mi te okulary, no ale też się nie ma co przyjąć, bo już teraz idę do chałupy się myć, kurde blade, jest wełna zrobiona, ale mi się to podoba. Drogie dzieciaczki, na razie trzymajcie się, następne relacje będą niedługo już, trzymajcie się, pa, ja schodzę na dół, kurde, ale on fajny, tu jak będzie włas, to będzie normalnie super, tak będzie jak na statkach pirackich, będzie tak otwierany do góry i wujek sobie będzie siedział i będzie tutaj no wpuszczał ludzi.